Zacznijmy od czegoś prostego na rozgrzewkę, żeby uniknąć skurczów umysłowych. W końcu uczymy się przecież nowych rzeczy. Jeżeli rozumieliście wszystko, co robiliśmy w poprzednim filmie, to zrozumiecie też zadanie, które zrobimy teraz. A potem po raz kolejny zwiększymy trochę poziom trudności. W ostatnim wideo skończyliśmy na mnożeniu liczby czterocyfrowej razy liczbę jednocyfrową. Pójdźmy krok dalej i zabierzmy się za liczby pięciocyfrowe. Pomnóżmy 64 tysiące. 000... 329 razy 4. 4 jest fajne, będzie się sympatycznie mnożyło. Przekonacie się, że zrobimy dokładnie to samo, co robiliśmy poprzednio przy liczbach czterocyfrowych, tyle, że będziemy to robić trochę dłużej, o jedną cyfrę dłużej niż poprzednio. No to zaczynamy od jedności. Ile to jest 4 razy 9? 4 razy 9 równa się 36 2 razy 18. 36, zapisujemy szóstkę tu na dole, przenosimy trójkę tam na górę. Teraz 4 razy 2, dodamy potem do tego trójkę. Możemy zapisać tak plus 3. Pamiętajcie, że najpierw musimy wykonać mnożenie, żeby poprawna kolejność działań była zachowana. Ale tak właśnie wykonujemy te działania. 4 razy 2 równa się 8, dodać 3, równa się 11. Ta jedynkę oznaczającą jednostki zapisujemy tu, a ta jedynka oznaczająca jedną dziesiątkę w jedynastce ląduje tutaj. Teraz mamy 4 razy 3. 4 razy 3 i jeszcze mamy przeniesioną wcześniej jedynkę, czyli powinniśmy ją dodać. 12 dodać 1, równa się 13. 3, Co teraz? 4 razy 4. 4 razy 4 i mamy znowu jedynkę z poprzedniego mnożenia i ją dodajemy i to się równa... 16, dodać 1, razem 17. 7 tu, 1 tu. Prawie koniec. Wytrzymajcie. 4 razy 6, dodać 1. 4 razy 6 to 24 i dodać 1 to 25. 5 zapisujemy na dole. Nie ma gdzie zapisać dwójki, bo kolejnego rzędu 100 tysięcznego już nie ma. I nie ma w związku z tym więcej mnożeń do wykonania, więc dwójkę zapisujemy też tutaj na dole. Tak więc 64329 razy 4 równa się 257316. Dla przejrzystości i ułatwienia czytania możemy sobie oddzielić każde kolejne trzy cyfry przerwami, spacjami albo, istnieje też taki sposób zapisu, oddzielić kropkami. Ani spacje, ani kropki nie mają tu większego znaczenia, po prostu łatwiej się to czyta. Tu jest kropka, więc wiem, że wszystko co jest tutaj oznacza tysiące, siódemka to siedem tysięcy. Gdyby tu coś było po tej kropce, oznaczałoby miliony. Tak się po prostu łatwiej czyta długie liczby. Jeżeli wszystko zrozumieliście, to jesteście przygotowani na zwiększenie poziomu trudności. Przejdziemy do trochę bardziej skomplikowanych sytuacji, chociaż początek tego, co zaraz zrobimy, będzie wyglądał tak jak poprzednio. Po prostu poznamy kolejny etap tajników mnożenia pisemnego. To, co dotychczas poznaliśmy, to mnożenie jakiejś wielocyfrowej liczby razy liczbę jednocyfrową. Teraz pomnóżmy liczbę wielocyfrową razy liczbę dwucyfrową. Powiedzmy, że chcemy pomnożyć 36. Zamiast liczby jednocyfrowej wstawimy tutaj teraz liczbę dwucyfrową, na przykład 23. No to jedziemy. Na początek robimy dokładnie to samo, co zrobilibyśmy, gdyby tu na dole była tylko trójka. Czyli ignorujemy zupełnie tę dwójkę. Udajemy, że jej nie ma. Czyli 3 razy 6 równa się 18. Ósemka tutaj, jedynka tutaj. Jedynkę przenosimy do kolumny dziesiątek. Bo ta osiemnastka to dziesiątka i ósemka. 3 razy 3 to 9 i dodajemy jedynkę razem 10, 0 tutaj, a ponieważ nie ma już wyższego rzędu, nie ma tu setek, więc jedynkę możemy od razu zapisać tu na dole. I w ten sposób rozwiązaliśmy zadanie, które brzmiałoby 36 razy 3 równa się 108. Do tego momentu zrobiliśmy takie coś. Ale tu siedzi jeszcze dwudziestka. Musimy się dowiedzieć, ile to jest 20 razy 36. Ta dwójka to tak naprawdę 20, bo znalazła się w kolumnie dziesiątek. Żeby wszystko zadziałało, musimy w kolejnym kroku uwzględnić, że ta dwójka to tak na serio 20. I zrobimy to przez dopisanie zera w kolejnym poziomie. Zaraz się wyjaśni, dlaczego właśnie tak. Zróbmy teraz dla tej dwójki dokładnie to samo, co robiliśmy dla tej trójki. Ale wyniki działań zacznijmy zapisywać od tego miejsca w lewo. Czyli po kolei. 2 razy 6 to łatwe. 12, 12, dwójka tu. I teraz musimy być bardzo dokładni, żeby odróżnić liczby tu u góry, które przenosiliśmy, kiedy mnożyliśmy przez tę trójkę. One już do niczego nie służą. Możecie je zmazać, zapomnieć o nich, udawać, że ich nie ma. Pozbyć się ich w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby być świadomym, że ta jedynka, którą teraz przenosimy, to nowa jedynka. Czyli 2 razy 6 równa się 12, dwójka, tu, a jedynkę przenosimy do wyższego rzędu, tamtej już nie ma, nie chcemy, żeby nam przeszkadzała. Teraz mamy 2 razy 3, 2 razy 3 to 6 i jeszcze dodać to 1. Dodać 1 to 7 i 7 tutaj. I to 720, do którego doszliśmy w drugiej części naszych obliczeń, to tak naprawdę 36 razy 20. 36 razy 20 to 720. Mam nadzieję, że widzicie, dlaczego na początku dopisaliśmy tutaj 0. Gdyby nie to 0, to w wyniku otrzymalibyśmy 72. A 72 to wynik mnożenia 36 razy 2, a nie 36 razy 20. Ale przecież ta dwójka to dwójka na pozycji 10, czyli 20. Czyli tak naprawdę mnożymy 36 razy 20. I dlatego w wyniku mamy 720. Żeby dokończyć to mnożenie, trzeba jeszcze dodać do siebie te dwie liczby, 108 i 720 8 dodać 0 równa się. 8, 0 dodać 2 równa się 2, 1 dodać 7 równa się 8. Czyli 36 razy 23 równa się 828. I jeszcze raz pytanie, dlaczego to działa? Dlaczego liczyliśmy oddzielnie 36 razy 3, wynik tego mnożenia to 108? A potem 36 razy 20, co dało 720, a dopiero potem dodaliśmy te dwie liczby. Rozpiszemy sobie to zadanie jeszcze raz, żeby wszystko było jasne. 36 razy 23 możemy zapisać tak. 36 razy 23. A to nie wiem, czy już znacie zasady rozdzielności działań, własność, którą teraz wykorzystam, nazywa się rozdzielność mnożenia względem dodawania. Mnożenie jest rozdzielne względem dodawania. To tutaj można zapisać jako 36 razy 20 dodać 36 razy 3. Jeżeli coś wam się tu nie zgadza, to nie przejmujcie się tym specjalnie. A jeżeli wszystko składa się wam w spójną całość, to super. To znaczy, że czegoś się nauczyliśmy. 36 razy 20 widzieliśmy już, że wynosi 720. 36 razy 3 równa się 108. Jeżeli teraz to dodamy, to mamy 828. Tak jak poprzednio, przy wykorzystaniu schematu mnożenia pisemnego. Można to jeszcze bardziej rozpisać na więcej kawałków, tak jak w poprzednich filmach. Możemy to zapisać jako 30 dodać 6 razy 20 dodać 3. Policzymy to jeszcze raz według takiego właśnie schematu. Myślę, że to trochę pomoże w zrozumieniu sprawy. Jeśli to dla Was zbyt pokawałkowane, nie przejmujcie się. A jeśli wszystko jest jasne, to też dobrze. No to liczymy. 3 razy 6 równa się 18, a 18 to 10, dodać 8, dziesiątkę zapiszemy tu, 3 razy 30 to 90, 90 dodać 10 to 100, setka to 0 jednostek, 0 dziesiątek i 1 setka. Nie wiem, czy za bardzo to się nie pomieszało. Teraz mnożymy razy 20. Zapominamy o tych przeniesieniach, które mieliśmy wcześniej. 20 razy 6 to 120, czyli 20 i 100, 100 tutaj, 20 razy 30, najprościej pomnożyć 2 razy 3 i te dwa zera dopisać, będzie razem 600. Może to zbyt skomplikowane się robi, nie wiem ile już wiecie o mnożeniu. Mamy 600 i dodamy jeszcze 100 razem 700. I jak to wszystko teraz dodamy, to mamy 800, dodać 20, dodać 8, czyli razem 828. Chodzi mi o to, żeby pokazać Wam, dlaczego system nazywany mnożeniem pisemnym, którego tu używamy, działa. Dlaczego dopisywaliśmy wcześniej 0 przed rozpoczęciem mnożenia razy 2, albo inaczej mówiąc, razy 20? Nauczcie się tego systemu. Dla jasności możecie jeszcze raz całe to wideo obejrzeć. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Na przykładach w sumie najprościej się tego wszystkiego nauczyć. Pomnóżmy, żeby było śmiesznie: 77 razy 77. 7 razy 7 to 49. 9 tu, 4 tu. 7 razy 7 to 49. Dodać to 4 to 53. 3 nie ma gdzie przenieść piątki, więc od razu wpisujemy ją tutaj. 7 razy 7 i dodać 4 to 53. Dopisujemy 0 i mnożymy teraz razy tę te siódemkę. A o poprzednich przeniesieniach zapominamy. Żeby nic nam nie pomyliły. 7 razy 7 to 49. Tu wklejamy 9. Tu wklejamy 4. 7 razy 7 to 49. Dodać 4 to 53. 53. Zauważcie, że kiedy pomnożyliśmy 7 razy 77, otrzymaliśmy 539. A potem, kiedy pomnożyliśmy 70, Razy 77 otrzymaliśmy 5390. I ma to sens. Te dwa wyniki różnią się końcowym zerem. Różnią się dziesięciokrotnie. Teraz możemy je dodać. 9 dodać 0 równa się 9. 3 dodać 9 równa się 12. 2 i jedynkę przenosimy. 1 dodać 5 równa się 6. 6 dodać 3 równa się 9. I tu tylko piątka czyli pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć.